Szanowni Państwo, witamy na transmitowanej na żywo konferencji poświęconej rekomendacjom dla placówek edukacyjnych podlegających samorządowi województwa w nowym roku szkolnym w trakcie epidemii koronawirusa. O szczegółach opowiedzą Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, pan Jerzy Komorowski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Marszałkowskim województwa dolnośląskiego, a także Robert Warchalewski, dyrektor Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz innymi niepełnosprawnościami imienia Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu. Panie marszałku, proszę o zabranie głosu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Na początek taka stricte techniczna uwaga. Jeżeli Państwo będziecie mieli do nas pytania, do tego, co mówimy, to oczywiście jest taka możliwość. Będziemy się starali na te pytania udzielić odpowiedzi. Ta możliwość będzie polegała na tym, że po prostu macie Państwo pytania, wpisujcie je w komentarzach. Na samym końcu tego naszego spotkania będziemy starali się na te pytania odpowiedzieć. Szanowni Państwo, no przed nami bardzo ważne wydarzenie, rozpoczęcie roku szkolnego 2020-2021 w okresie pandemii. Wszyscy tym żyjemy i wszyscy do tego bardzo skrupulatnie się przygotowujemy. Na początek kilka bardzo generalnych uwag. My w ramach naszych placówek marszałkowskich wspólnie z dyrektorami szkół prowadzonych przez Urząd Marszałkowski przygotowujemy się do rozpoczęcia tego roku szkolnego już od dłuższego czasu. Tak naprawdę przygotowujemy się do niego nawet jeszcze w momencie, gdy tak naprawdę nie było wiadomo, czy szkoły ruszą w takiej formule, do jakiej przywykliśmy. Czyli mniej więcej od maja, czerwca wspólnie z dyrektorami zastanawialiśmy się, jak szkoła mogłaby wyglądać w okresie pandemii i wyszliśmy z założenia, że nie będziemy czekać na rekomendacje centralne, tylko sami spróbujemy się z tą sytuacją zderzyć. I co do zasady uznajemy to rozwiązanie, które zostało opracowane, czyli że zostały przez Ministerstwo Edukacji opracowane rekomendacje, z których my tak naprawdę jako samorząd województwa czy dyrektorzy placówek możemy czerpać, ale stosować je w zależności od sytuacji, w zależności od naszego rozeznania sytuacji uznajemy za zasadne, ponieważ daje nam to możliwość decydowania, ale daje ono również możliwość dostosowania zaleceń do adekwatnej sytuacji w danych powiatach, bo nasze szkoły marszałkowskie są rozlokowane w różnych częściach województwa, w różnych powiatach, w których sytuacja epidemiologiczna obecnie jest różna i która będzie zmieniała się na przestrzeni całego roku szkolnego. Co do zasady, chcemy, żeby zarówno uczniowie, jak i nauczyciele wrócili do szkół i to jest taka zasada, która przyświeca nam od samego początku. Oczywiście zakładamy różne warianty, różne scenariusze, łącznie na przykład z prowadzeniem zajęć w modelu hybrydowym i jest jedna szkoła marszałkowska, która właśnie w takiej formule rozpocznie rok szkolny. Jest to Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Świdnicy. Jesteśmy już po konsultacjach z sanepidem. Mamy na to pozytywną decyzję. My jako organ prowadzący również na to się zgodzimy. Co do pozostałych placówek, rozpoczynamy 1 wrzesień w normalnej formule i wspólnie z, jak powiedziałem, dyrektorami naszych szkół wypracowaliśmy taki wachlarz 22 zaleceń i rekomendacji, które oczywiście w zależności od sytuacji dyrektorzy będą mogli wykorzystywać. Głównie skupiają się one na tym, żeby starać się eliminować
takie możliwości transferu wirusa poprzez gromadzenie się uczniów w jednym miejscu. Stąd między innymi rekomendacje polegające na tym, żeby różne klasy, oczywiście tam, gdzie jest to możliwe, rozpoczynały zajęcia w różnych godzinach. Będziemy starali się wyodrębniać w szkołach takie przestrzenie, w których klasy będą mogły spędzać zajęcia na przykład na przerwach. Co do zasady, chcemy wprowadzić zalecenie polegające na tym, że uczniowie będą nosili maseczki w tych przestrzeniach wspólnych. Nasze placówki edukacyjne, część z nich również posiada internaty i tutaj również wypracowaliśmy taką rekomendację polegającą na tym, że zwłaszcza w tym pierwszym miesiącu, czyli wrześniu, będziemy rekomendowali i zalecali zostanie uczniów w internatach, ograniczenie wyjazdów do domów do jednego dnia w miesiącu. Oczywiście, jeżeli rodziców pozostawiamy tą decyzję w gestii rodziców, oczywiście dyrektorzy będą to i już część z nich skonsultowała to z rodzicami. Oczywiście, jeżeli będą sytuacje takie, gdzie rodzic będzie chciał, żeby dziecko było w domu częściej, to oczywiście jak najbardziej jest tutaj pełna zgoda, bo szkoła to są uczniowie, nauczyciele, ale również rodzice, i rodzice mają tutaj oczywiście bardzo ważną rolę również w tych naszych zaleceniach i rekomendacjach. Jedną z taką też ważnych rzeczy, którą będziemy realizować już, gdy rok szkolny się rozpocznie, to damy możliwość zarówno nauczycielom, jak i również pracownikom administracji do tego, żeby skorzystali ze sfinansowanych przez Urząd Marszałkowski szczepień przeciwko grypie. Oczywiście będą to szczepienia dobrowolne. Tam, gdzie nauczyciele i pracownicy wyrażą taką chęć, my to zorganizujemy i to sfinansujemy. Panie dyrektorze, to poprosiłbym teraz o przedstawienie informacji i tego, jak będzie wyglądał rok szkolny w pana placówce. Chcę poprosić właśnie pana, dlatego że jest to placówka po pierwsze specjalna, ale po drugie też taka, która oferuje pełny przekrój funkcji edukacyjnych, bo tak naprawdę jest to placówka, w której edukację rozpoczynają już dzieci najmłodsze. Mamy przedszkola, szkoły podstawowe, aż po szkołę ponadpodstawową i również z internatem, więc to jest rzeczywiście szczególne wyzwanie. Panie dyrektorze, jakby pan mógł opowiedzieć, jak będzie wyglądał ten rok szkolny w pana placówce. Dzień dobry jeszcze raz. Myśmy takie rozpoczęcie tej edukacji w pigułce, może w znacznie mniejszym stopniu, mieli już w maju i w czerwcu, dlatego że już wtedy zaczęła się edukacja dzieci z tych najmłodszych, 1-3. Jak również zaczęliśmy się opiekować od nowa, już nie zdalnie, dziećmi, które są w placówce w ramach wczesnego wspomagania. Dziecka słabowidzącego i niewidomego. Także już w czerwcu ruszyły zajęcia rewalidacyjne, konsultacje dla ósmoklasistów, maturzystów. No i oczywiście skorzystali z tego uczniowie, nie w pełnym spektrum, bo wiadomo, mamy dzieci z całej Polski, to jest też problem, dlatego że przyjeżdżają do nas dzieci z różnych rejonów, również, ale w małym stopniu, z tych rejonów, które są objęte tymi bardziej skrupulatnymi obostrzeniami. Natomiast wypracowaliśmy dzięki rekomendacjom tym naszym marszałkowskim, samorządowym, ale też dzięki zaleceniom GIS-owskim, swoje własne regulaminy, które są specyficzne dla naszej placówki, bo my wiemy najlepiej, jak zabezpieczyć to bezpieczeństwo dzieciom, jak również reszcie pracowników i administracji, i pracownikom pedagogicznym. Co do jakichś takich szczególnych rekomendacji, to nic innego oprócz tego, co jest rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Zdrowia, GIS, jak również tutaj samorząd wojewódzki, nie mamy. Zaczynamy, i to jest pełna zgoda na rozpoczęcie roku szkolnego
właśnie w tej normalnej formule, dlatego że nasze dzieciaki, nasi uczniowie, młodzież są bardzo, bardzo stęsknieni za szkołą. Również nauczyciele akceptują, pewnie są jakieś tam obawy, jak u każdego człowieka, rozpoczęcie roku w formule właśnie takiej otwartej i będziemy się starać poprzez uzmysłowienie, po co są te regulaminy, szczególnie po to, żeby to służyło właśnie bezpieczeństwu naszemu, prowadzić tą szkołę w formule otwartej jak najdłużej się da. I mamy nadzieję, że nam się to uda. Ja może tylko jeszcze dodam taką informację, że te rekomendacje zostały wypracowane wspólnie z naszymi dyrektorami szkół i myślę, że w imieniu pana marszałka i swoim chciałbym podziękować za tą wspólną pracę, dlatego że jest to dokument, który powstał w ścisłej współpracy z naszymi szkołami. Okay. Czy mamy jakieś pytania? Nie mamy. Dobrze, to dziękuję bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Do widzenia.